Adam trochę popracował przy WordPressie, pracował między innymi w automatyku, więc wie, czym to się je, to na pewno. Ma też ciekawe zainteresowania strasznie. O wszystkim nie będę wymieniał, bo mamy tylko parę godzin na to, wiesz? Dobra, ale dobra. Bouldering mnie interesuje cały czas. Jaka skala teraz? A teraz na piąteczki, szósteczki zacząłem wchodzić. Piąteczki, szósteczki? Tak, tak. To jest takie podróżowanie po schodach bez poręczy. Mniej więcej, no. Mniej więcej, nie? No, tak. Spadłeś już raz mocno jakoś? A żeby to raz, to... ile razy? Jak będzie jakieś nieskładnie się wypowiadał, to znaczy, że spadł bardzo mocno ostatnio ze skały i odpadł. Nie, nie. Mam nadzieję... Częściej spadam niż nie. Myślisz, że częściej spadam niż ja? Częściej spadam niż nie spadam. A. Ale... potem po iluś próbach w końcu da się wejść, jest piękna metafora życia. Niby tak. Ze skałą podobno nikt jeszcze nie wygrał. Dobra, ja nie będę przedłużał. Adam Zieliński, wielkie brawa. Dzięki. Ten WordPress tutaj za mną działa w przeglądarce internetowej. Tam nie ma z tyłu serwera, na którym było PHP, nie ma serwera z bazą danych, nie ma serwera w ogóle. Jest tylko przeglądarka i WordPress, który w niej dokładnie działa bez żadnej instalacji, na jedno kliknięcie. To jest WordPress Playground i opowiem Wam, czemu to jest przydatne, jakie problemy to rozwiązuje i jak można tego użyć już teraz. Wszystkie materiały będą na końcu na ostatnim slajdzie podlinkowane, nie trzeba, gdybyście chcieli notować, to nie trzeba, będzie po prostu link z kodem QR. Czemu to jest interesujące? Bo WordPress jest generalnie trudny. To znaczy, jeśli ja chcę zainstalować WordPressa jako nowy użytkownik, który się o nim dowiedział, to nie jest 5 minut, chociaż mamy słynną 5-minutową instalację, ale wpiszę w internecie instalację WordPressa i znajdę mniej więcej taką listę, gdzie będzie masa skrótów PHP, MySQL, FTP. Jako nietechniczna osoba, albo nawet techniczna osoba, to jest dużo. To wymaga wkładu czasowego i zaangażowania, żeby to zrobić. Nie każdy chce to poświęcać. Jeśli ja chcę się WordPressa nauczyć dopiero, bo może chcę zmienić swoją ścieżkę kariery, to wszystkie tutoriale wyglądają mniej więcej w ten sposób, że jest lista kroków do wykonania. Najpierw trzeba przyklejać kod. Coś nie działa często u mnie, tak jak działa w tymże tutorialu, więc może nauczę się czegoś, co bardziej mnie poprowadzi za rękę. Jeśli z kolei chcę przetestować kod, może jestem częścią zespołu technicznego, może jestem designerem, kolega zrobił pull request, chciałbym sprawdzić, jak działa, to... oj! Tego w planach nie było. To potrzebuję infrastruktury technicznej albo środowiska lokalnego i część osób to ma, ale znam bardzo dużo osób, które tego nie ma i ma problem z testowaniem zmian w kodzie. Znowuż, jeśli produkuję wtyczkę albo motyw do WordPressa i chciałbym pokazać na swojej stronie coś więcej niż tylko filmik albo screenshoty, to też nie mogę tego zrobić, no bo jeśli zainstaluję WordPressa i go tam udostępnię, to ludzie zaczną mi zmieniać treści, będą się przez to przeklikiwać i to kosztuje, jeśli chciałbym każdemu dać jego osobnego WordPressa, w związku z czym niewiele pluginów ma swoje demo na żywo. I teraz okazuje się, że w WordPressie trudno jest go zainstalować, trudno się go zacząć uczyć i z nim pracować i również testować zmiany. Cały cykl od rozpoczęcia pracy z nim do już dystrybucji efektów swojej pracy jest pełen tarć. I jest kilka rozwiązań, które w tym pomaga. Mamy Local by Flywheel, mamy WPEnv, ale to nie są jednoklikowe rozwiązania, które ja jako użytkownik nietechniczny, czy w ogóle nowa osoba, która jeszcze nie wie, co to jest WordPress, jest w stanie łatwo zastosować. W związku z czym jest WordPress Playground, nowa rzecz mniej więcej w WordPressie, który rozwiązuje to wszystko jednym kliknięciem. A mianowicie, jeśli ja chcę zainstalować WordPressa i mieć nową stronę i się nią pobawić, to wystarczy, że kliknę guzik. I na stronie developerwordpress.org/playground taki właśnie guzik jest, a nawet cała strona. I wręcz można customizować ją w banalny sposób. Po prostu klika się guzik do ustawień, wybiera się motyw, wybiera się wtyczki, klika się Start Playground i cała magia dzieje się sama. U Ciebie na urządzeniu, w Twojej przeglądarce internetowej nie trzeba nic robić deweloperskiego zupełnie. I voilà. Jeśli chcę zacząć uczyć się WordPressa, kodowania,
być może jeszcze nie mam, nie jestem w ogóle programistą, to Playground umożliwia interakcję z kodem wprost w tutorialu na stronie internetowej. To znaczy, to jest wpis u mnie na blogu o takim nowym API w WordPressie 6.3 i mam tam snippet kodu, który działa na żywo. Mogę go zmienić, mogę wpisać Hello World Camp, mogę go znowu uruchomić i zobaczę nowy wynik kodu, w którym już to jest. Cały WordPress jest uruchomiony na tymże blogu. Ja u siebie na komputerze nie mam zupełnie nic. To działa nawet na telefonie, tak? Czyli jeśli ja mam jeszcze inną pracę, teraz mam przerwę i chcę poświęcić kilka minut dosłownie, żeby nauczyć się jednej, dwóch rzeczy z WordPressa i może za rok zmienić swoją ścieżkę kariery, to mogę wyciągnąć telefon, mogę otworzyć taki tutorial i mogę go po prostu zacząć robić. Nie muszę mieć komputera, nie muszę mieć całego środowiska ze sobą. Mało tego, jak poczuję się już gotowy na kodowanie w na przykład Visual Studio, to jest teraz plugin, który uruchamia cały serwer WordPressa z bazą danych ze wszystkim, bez żadnych dockerów, bez żadnych wymagań innych niż Visual Studio Code, po prostu na wciśnięcie guzika. Ja ten plugin mogę zainstalować, zobaczę taki ekran z guzikiem Start WordPress Server i kiedy tylko go kliknę, to ten plugin, czy cokolwiek mam aktualnie otwartego w moim Visual Studio, będzie dostępny u mnie w przeglądarce, sam się otworzy, mogę wykonywać zmiany i wszystkie się automatycznie wyświetlą. Znowuż, te zmiany opublikuję, podzielę się nimi z kolegami, może z klientem, może mam nowy blog, który chciałbym, żeby klient przetestował siebie na stronie. No to nie muszę już mieć całej infrastruktury, nie muszę tego wszystkiego zestawiać ze sobą, tylko mogę to zrobić na, znowuż, jedno kliknięcie. Na przykład taki pull request, który dodaje sekretną wiadomość w adminie, teraz ma tutajże linka do testowania go, link do Playground WordPress.net i mogę tam, aha, tak jest, teraz. Więc mogę tam przejść, ale nie zobaczymy tego i zobaczę wtedy, że faktycznie ta zmiana w kodzie w WP-adminie działa, ale chciałbym ją przetestować może na innych wersjach PHP, bo czemu nie? Bo może nie działa na 8.0, albo może nie działa na innej wersji WordPressa. I lokalnie jest to dosyć trudne w tym momencie. Są środowiska, które to nieco upraszczają, natomiast zestawienie ze sobą iluś wersji PHP i WordPressa na jednej maszynie zabiera trochę pracy. Więc w tym momencie z WordPress Playground to wszystko jest uruchomione w przeglądarce. Jestem w stanie kliknąć w select box, wybrać inną wersję PHP 8 i zobaczyć, o, tutaj nie działa. I zajęło mi to całe 10 sekund. Nie musiałem robić kompletnie nic poza tym. Znowuż, jeśli chciałbym zaprezentować demo swojej wtyczki albo motywu na stronie internetowej, tak żeby nowy potencjalny klient mógł je po prostu przeklikać, nie musiał go u siebie instalować, nie musiał organizować nowej strony na WordPressie, tylko pobawić się, zobaczyć, czy to jest coś dla mnie. No to z Playgroundem mogę to zrobić, bo mogę umieścić cały sklep, na przykład na WooCommerce, na stronie, mogę w nim preinstalować swoją wtyczkę i mogę dać człowiekowi możliwość po prostu poużywania jej, po przewijania rzeczy, dodania produktów do koszyka, przejścia do zamówienia, tak. Wszystko w ramach jednego kliknięcia, nawet z telefonu. Ostatnio na WordCampie Europe w Atenach Yoast, znany m.in. z Yoast SEO, dodał na swoją stronę internetową podgląd plugina Yoast SEO. Można tym teraz wejść i się pobawić. To jest zrobione jednym shortcodem. I teraz jak to jest wszystko możliwe? Czemu to działa? Czemu nie trzeba robić nic po swojej stronie? Czemu nie trzeba wykonywać żadnego setupu deweloperskiego? To będzie ta część trochę bardziej techniczna. Są dwie rzeczy, z których WordPress Playground się składa. Jedna z nich to jest to, że PHP jest uruchomione w przeglądarce. I to jest możliwe dzięki takiej nowej technologii, która nazywa się WebAssembly. Mówiąc najkrócej jak się da, PHP samo w sobie jest programem. Jest napisane w języku programowania C i klasycznie programy w C, które uruchamiamy na komputerze, na przykład, nie wiem czy akurat ten, ale powiedzmy, że ten Keynote, w którym to wszystko pokazuje, działają tak, że jest jakiś kod źródłowy, on się przez kompilator kompiluje do pliku wykonywalnego i można go wykonać. W tym przypadku program wypisuje Hello World i my zobaczymy Hello World. W przypadku WebAssembly jest dokładnie tak samo. Ten sam program
napisane w języku C na przykład, czyli interpreter PHP, mogę skompilować po prostu innym kompilatorem i dostanę kod JavaScripta, plik WebAssembly. Wynika z tego tyle, że gdziekolwiek mam JavaScripta, mogę ten program wykonać, na przykład w przeglądarce internetowej, albo na dowolnym urządzeniu, które ma Node.js, albo na telefonie komórkowym, o czym powiem zaraz, jest pewna nowość, WordPress teraz chodzi jako aplikacja natywna. Natomiast zakończając jeszcze ten wątek, to w tym przypadku bierzemy kod źródłowy języka PHP, kompilujemy go do właśnie JavaScripta i możemy wykonywać kod PHP w przeglądarce. Tak naprawdę mamy zestaw plików dla każdej wersji od 5.6 do 8.2, zaraz 8.3 i ta część działa w ten sposób. Mamy jeszcze samego WordPressa, bo WordPress jest stworzony w PHP. Więc żeby go uruchomić, potrzebujemy go klasycznie pobrać, zainstalować, przejść przez te wszystkie kroki, które na początku pokazywałem i po nim nawigować. Więc Playground to upraszcza maksymalnie do jednego kliknięcia. Pobranie WordPressa jest łatwe, po prostu wchodzimy na stronę wordpress.org, ściągamy go. Żeby go zainstalować, to klasycznie potrzebujemy mieć i lokalnie to PHP, to już mamy załatwione, ale potrzebujemy mieć bazę danych, w tym przypadku MySQL. WordPress takiej bazy wymaga. No, my w przeglądarce niestety nie możemy uruchomić, ale mamy dostęp do bazy danych SQLite, możemy jej używać, więc powstała cała warstwa, która tłumaczy te zapytania do bazy danych. WordPress myśli, że rozmawia z bazą MySQL, tak naprawdę rozmawia z bazą SQLite, ten translator w obie strony tutaj tłumaczę zapytania, dostaję wynik, z bazy tłumaczę wynik. Wszyscy są zadowoleni, WordPress działa z bazą danych. Na samym końcu potrzebujemy po tym WordPressie jakoś nawigować i tutaj wchodzi w grę to, że zwykle mamy jakiś serwer. Do tego możemy ten serwer wynająć, zainstalować. W przeglądarce serwera nie mamy. Co tu zrobić? Zamiast kazać przeglądarce przez internet rozmawiać z jakimś serwerem, gdzieś tam, to ten serwer wywalamy z równania i uruchamiamy go tak jakby w przeglądarce. To znaczy jest taki mechanizm, który pozwala cały ruch internetowy przeglądarki obsłużyć po swojemu i w tym przypadku możemy go przekierować z powrotem do przeglądarki, do tego PHP i WordPressa, które chodzi tam wewnętrznie w środku, do internetu nie idzie nic i w ten sposób cały WordPress działa wyłącznie lokalnie na moim urządzeniu. To jest bardzo duży skrót, jest to wszystko opisane w dokumentacji, która będzie podlinkowana na końcu. Chciałem tak z wysokiego poziomu opowiedzieć i to jest to, w jaki sposób WordPress działa. Teraz jest jeszcze kilka zastosowań, które pojawiły się całkiem ostatnio. Na przykład jest coś, co nazywamy WP Now. To jest pakiet Node.js, który pozwala uruchomić całego WordPressa jedną komendą bez żadnych wymagań technicznych. Tak? Czyli znowu nie trzeba instalować absolutnie nic poza tym, że WP Now. I na WordCampie Ateny mieliśmy cały workshop i Contributor Day, gdzie wiele osób jedną komendą uruchomiło całego WordPressa w minutę, gdzie normalnie potrafi to zajmować na przykład pół dnia. To nie jest łatwe zadanie, jak się ostatnio miałem okazję przekonać. Bardzo mnie to zaskoczyło, że to tyle godzin zajmuje. Więc w tym wypadku poszła jedna komenda, wszyscy mieli WordPressa, działało. Jest aplikacja na telefony, Block Notes, którą moja koleżanka z pracy Ella stworzyła. Block Notes jest w tym momencie w prywatnej becie na iOS-a i pozwala robić na telefonie notatki, czyli włączamy tę aplikację, tutaj chodzi cały WordPress, ja mogę wyłączyć internet, ja mogę pisać rzeczy, to jest normalnie edytor Gutenberg, mogę dodawać bloki, jakie tylko chcę, mogę nawet instalować pluginy w tym WordPressie i w ten sposób zarządzać notatkami. Teraz WordPress nigdy nie chodził na telefonach, to jest pierwsze wydarzenie tego typu. Jest to możliwe dlatego, że to jest właśnie przeglądarka internetowa, tak naprawdę, w której jest ten cały, to całe magiczne WebAssembly zaklęte i PHP i WordPress. Zobaczymy, gdzie to dalej pójdzie, bo Ella ma już kolejne pomysły na dalsze aplikacje. W każdym razie WordPress jako narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych jak najbardziej już istnieje. Tak. Teraz jak właściwie z tego skorzystać? Są cztery sposoby na to. Pierwszy jest najprostszy, nie trzeba pisać żadnego kodu. Po prostu wchodzimy na playground.wordpress.net. Playground jest projektem otwartym, open source'owym, jest darmowy, nikt za niego żadnych pieniędzy nie chce. Wchodzimy i to jest już. Jest WordPress działający w naszym urządzeniu, możemy się nim pobawić, możemy w nim zmieniać wersję rzeczy, możemy
zaimportować swoją stronę, możemy zacząć w nim pracować, ściągnąć wynik, podzielić się nim z innymi. Najprostszy sposób, żeby zacząć używać WordPressa w tym momencie. Jest kilka sposobów bardziej programistycznych, które pozwalają nieco tego WordPressa dostosować do swoich potrzeb, skustomizować. Na przykład jest coś, co się nazywa Query API, czyli możemy tego WordPressa umieścić u siebie w aplikacji. To jest to, co wcześniej pokazywałem jako demo własnej wtyczki produktu na stronie głównej, czyli mamy taki tag HTML-owy iframe, który pozwala nam umieszczać inne strony u siebie. Możemy go podlinkować do playground.wordpress.net i wybrać jakieś domyślne ustawienia naszego WordPressa. Na przykład, że tam będzie motyw konkretny, typu pendant, albo że będziemy mieli jakieś wtyczki, albo konkretną wersję PHP czy WordPressa, czy nawet konkretnego pull requesta z naszego repozytorium na GitHubie. Wymaga to jedynie dopisania kawałka tekstu w adresie, który zamieszczamy. Cała lista tych opcji jest znowuż w dokumentacji, na końcu będzie podlinkowane. I przykład, który wcześniej pokazywałem, w którym wchodzimy na developer.wordpress.org/playground, działa dokładnie w ten sposób. To znaczy tam jest zamieszczona cały playground, możemy w nim zmienić motyw i wtyczki i to działa tylko i wyłącznie poprzez zmienianie parametrów w adresie. Czyli jeśli wybieramy jakieś wtyczki, to adres dostaje plugin Coblox, plugin BBPressy, to znaczy, że te dwie wtyczki od razu będą pobrane przy uruchamianiu naszego playgrounda i również wybieramy motyw. Teraz kolejny sposób na używanie playgrounda, jak już potrzebujemy coś troszkę więcej niż tylko podstawowa zmiana wersji wtyczki motywu, to tak zwane blueprinty, czyli krótkie pliki JSON-a, które pozwalają nam całkowicie ustawić krok po kroku, jak ten WordPress ma się skonfigurować. Jeśli potrzebujemy na przykład jakieś treści w nim umieścić, kilka postów, a może jakieś konkretne pliki czy ustawienia WordPressowi nadać, to możemy to zrobić właśnie przez blueprinty. Możemy ustawić kroki, możemy zalogować użytkownika od razu jako admina, możemy zdefiniować 10 użytkowników, 100 postów, 500 produktów, dodać WooCommerce do tego, zrobić z tego bloga cuda. I takiego WordPressa u siebie na stronie umieścić i pokazać klientom. Blueprinty dają nam dużą kontrolę, nie trzeba pisać wiele kodu, to jest głównie JSON i można je wypróbować nawet w przerwie teraz pomiędzy tokami. Będzie do tego instrukcja również w dokumentacji. To jest też jeden z łatwiejszych sposobów i na przykład na blueprintach powstało jakiś czas temu na WordPress.org, na stronie z tłumaczeniami, takie demo technologiczne, którym możesz zacząć tłumaczyć WordPressa na swój język albo wtyczki do WordPressa. Czyli dosłownie trzeba wejść na stronę, tam już jest WordPress zainstalowany wszystkim, co jest potrzebne do tłumaczenia, czyli jest Glotpress, są pobrane pliki tłumaczeń, jest ta wtyczka, którą chcemy tłumaczyć, są włączone tłumaczenia kontekstowe, jest nawet integracja z chatem GPT, który będzie za nas tłumaczyć rzeczy, jeśli tylko go to poprosimy. I tam nie ma z tyłu serwera, który by to obsługiwał, nie ma kosztów infrastruktury, nie ma czasu włożonego w to, żeby to wszystko utrzymywać, to jest bezpieczne domyślnie, bo działa wyłącznie na naszym urządzeniu. I dla nas jako użytkowników to działa na jedno kliknięcie. To jest przydatne bardzo na przykład, jeśli jest Contributor Day, my chcemy coś zacząć tłumaczyć, ale może nie wszyscy mają u siebie WordPressa i są w stanie przeklikać się do tych rzeczy. Okej, tu jest link. Po prostu zacznij tego używać. Finalnie jest też API JavaScriptowe. To już jest taki najbardziej zaawansowany sposób, który daje też najwięcej kontroli nad tym wszystkim. Ono już wymaga pisania trochę kodu, ale tym kodem można zrobić właściwie dowolnie wszystko z naszym playgroundem. Ja nie będę tego omawiał teraz w detalach, chciałem tylko pokazać, że to istnieje i że dla programistów tutaj na sali można mieć tę kontrolę. I uciekł mi jeden slajd, który chciałem pokazać, ale dobra. Pójdźmy z tym. Więc generalnie WordPress Playground to jest cały WordPress z dowolnymi wtyczkami, dowolnymi motywami, który działa na każdym urządzeniu, na którym chodzi JavaScript. W tym momencie głównie myślę o
komputerach i przeglądarkach, ale telefony, aplikacje natywne, być może za jakiś czas na lodówce nawet są takie możliwości, żeby otwierać tam strony internetowe. Nie kosztuje nic, jest gotowe na jeden klik. Rozwiązuje cały ten problem z tym, że hej, WordPress, okej, okay, godzinę mi to zajmie, żeby to zainstalować. 10 godzin. Potrzebuję pokazać demo klientowi. Nie mam infrastruktury. Potrzebuję testy jakieś automatyczne wykonać. I mam jeden serwer do tego, a mam 10 gałęzi i wszystko to mi zajmuje czas i wysiłek. To ten problem jest rozwiązany. Otwieramy stronę. Tam jest Playground. Możemy go mieć u siebie. Możemy go z oficjalnej WordPressowej strony playground.wordpress.net uruchomić. I te materiały, o których wspominałem, są dostępne pod tym kodem QR, też na bit.ly/wp-playground. Możecie wyszukać WordPress Playground w mediach społecznościowych, w GitHubie, Twitterze, Google. Projekt jest otwarty do kontrybucji. Kto chce pomóc, kto chce się zainteresować, nawet zadać tylko pytanie, dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszam na kanał na Slacku, do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam tutaj w przerwie, czy przez maila, czy przez jakiekolwiek wiadomości prywatne na Twitterach i tak dalej. Chętnie wam to pokażę, chętnie was przeprowadzę przez wszystko, co potrzebujecie. Jeśli macie jakiś przypadek użycia, na którym się zastanawiacie, nie wiem, mam wtyczkę, chciałbym pokazać, czy to zadziała z moją, bo ona jest skomplikowana, ja nie wiem, albo czy mój kod nie wycieknie, to pogadajmy w przerwie, wszystkim wam opowiem. I ja jestem Adam Zieliński i tyle przygotowałem. Dzięki. Poczekaj. Nie wtykać kabla? Nie, prób zostawić. Pytanie. Dobra. Nie ma pytań? Jest pytań. Biegnie. Czekaj. Ja pójdę. Tak? A co? Będziesz tak mi odpowiesz? Będę. Dobra. Cześć, świetna prezentacja. Szybkie pytanie. Czy ten kod jest bezpieczny i nie wycieknie? Bardzo dobre pytanie. Twój kod jest bezpieczny. Jednocześnie, ponieważ cały WordPress i cały kod jest uruchamiany na urządzeniu końcowym, u mnie w przeglądarce, trzeba go tam dostarczyć. Teraz jest kilka sposobów, żeby go na przykład zobfuskować, żeby to nie było łatwe, żeby go odzyskać, natomiast ostatecznie ten kod na tym urządzeniu się znajdzie. Teraz pytanie do ciebie, czemu właściwie chciałbyś, żeby kod nie wyciekł? Na przykład jeśli chodzi o wtyczki, to ludzie potrzebują i tak aktualizacji do nich. Jeśli chodzi o to, że na przykład masz jedną wersję i chcesz za nią, chcesz ją sprzedawać przez kilka lat, to kurde, ona prawdopodobnie i tak chodzi na jakimś czarnym rynku w tym momencie, nie? Ten kod tam jest. Jakby kod sam w sobie zwykle nie jest tą wartością, za którą się płaci, tylko support. To, że to jest utrzymywane. To, że to działa u mnie i będzie działać. Ja nie będę musiał myśleć, czy jakiś klucz licencyjny mi wygaśnie, czy ja będę musiał jakiegoś kraka tam dorzucać za 3 miesiące. Więc tak, sam kod będzie dostarczony na urządzenie. Można bardzo utrudnić jego przeczytanie. Uważam prywatnie, że nie warto, ale chętnie o tym porozmawiam, jeśli to jest jakby coś, co mogłoby cię na przykład powstrzymać przed wyeksplorowaniem tematu. Dzięki. Jest jeszcze jedno, jest jeszcze pytanie. Mam już podążę. Cześć. Następujące zgłoszenie. Przyjdę. Słuchaj, czy jest jakaś opcja na zapisywanie stanu tego, co sobie jakby wyklikałem, zrobiłem i tak dalej, żeby w momencie, jak sobie odpalę ponownie tą instancję, na przykład jutro, żeby jakoś był request, a przejrzeć cokolwiek, żebym miał stan na przykład, nazwijmy to aplikacji, sprzed wczoraj, albo żeby on był, powiedzmy, na przykład dystrybuowany na cały zespół. Tak.
Tak, jest taka opcja, nawet na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz zapisać dosłownie cały stan aplikacji, który masz. Tam jest guzik do eksportowania i dostaniesz wszystkie pliki, wszystkie wtyczki, całą bazę danych, będziesz miał u siebie na komputerze, do tego stopnia, że dosłownie możesz wziąć taką paczkę i ją gdzieś zahostować potem i to będzie działać. To jest po prostu cały WordPress jest pobierany. Ale od jakiegoś czasu jest też możliwość, po pierwsze, zapisywania tego automatycznie u ciebie w przeglądarce, tak żebyś nie musiał się sam bawić w to eksportowanie i importowanie, bo to jest trochę uciążliwe. A zupełną świeżynką jest to, że możesz wybrać lokalny katalog na komputerze i wszystkie zmiany będą na żywo z twojej przeglądarki synchronizowane z tym katalogiem. Czyli ty możesz nie dość, że zacząć sobie przeglądać na przykład pull requesta w Playgroundzie, to zsynchronizować to sobie właśnie z katalogiem, otworzyć ten katalog u siebie w edytorze kodu, wprowadzać tam zmiany, w Playgroundzie dalej instalować pluginy, zmieniać treści i to jest kompletne środowisko deweloperskie bez instalowania praktycznie czegokolwiek w jednym kliknięciu, więc tak. To synchronizacja działa w dwie strony, z modelu, jak robię zmiany w miejscu kodu załóżmy, tak, to zmienimy wtyczkę sobie, to ona będzie też widoczna w tej instancji podobnej. O ile dobrze pamiętam, w jedną stronę działa automatycznie, w tym momencie w drugą działa chyba trzeba guzik kliknąć, to jest praca w toku, będzie pełen automat w dwie strony. Chciałbym powiedzieć coś niecenzuralnego, ale dziękuję. To ja dziękuję. Pika. Jeszcze jakieś pytania? Nie. No to raz jeszcze.